Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj zaprezentować obudowę Fractal Design Archimedy Tower. Jest to jedna z ciekawszych obudów ostatnio, która pojawiła się na naszym rynku. Jest to oczywiście obudowa o dość unikalnym designie tak naprawdę, plus to, że ma bardzo rozsądne gabaryty. 460 mm wysokości, 230 mm szerokości i 515 mm długości. Waży około 12 kg, więc podejrzewam, że podobnie jak wszystkie inne obudowy tej marki, jest to naprawdę solidna obudowa, no ale o tym się przekonamy, jak tylko przyjrzymy się jej odrobinę bliżej. Zapraszam. Top obudowy Fractal Design Archimedy Tower jest typu meszowego, co podkreśla jej gamingowy charakter. Co ciekawe, nie jest on sztywny jak większość obudów gamingowych spotykanych do tej pory, ale potrafi się lekko odkształcić. Nie jest to bynajmniej wada obudowy, natomiast całość wynika stąd, że zastosowany tutaj jednolity mesh jest na bardzo dużej powierzchni, w związku z czym musiałoby mieć naprawdę mnóstwo metalowych podpórek, żeby nic tam się nie odkształcało. Natomiast to z kolei wykluczyłoby to, co tutaj zrobiono, czyli tak naprawdę zastosowano tutaj grubą warstwę gąbki przechwytującej kurz, który może docierać w obrębie obudowy z górnych partii obudowy niżej. Oraz postarano się tak zaprojektować sam top już, żeby zmieściło się tu się maksymalnie dużo wentylatorów. Wszystko oczywiście z dedykacją do zwolennika chłodzenia wodnego. W obrębie front panelu obudowy mamy przycisk reset, dość głęboki, wyjście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, przycisk power ze zintegrowaną diodą, dwa porty USB 2.0 oraz port USB 3.0. Przód obudowy jest tak naprawdę dwudzielny. Mamy tutaj bowiem dwie zewnętrzne zatoki 5,25 cala oraz całą taką jednolitą meszową powierzchnię wypełnioną w środku, jak się później przekonamy, filtrem przeciwkurzowym. Oczywiście może tutaj to wyglądać jakoby to było szczotkowane aluminium, ale nie jest to aluminium, to jest po prostu plastik dobrej jakości, ale plastik. Tył obudowy jest charakterystyczny dla tej firmy, czyli mamy tutaj czarną obudowę z białymi kontrastującymi elementami. W tym przypadku mowa oczywiście o białych opadkach wentylatora zamontowanego fabrycznie z tyłu. Tutaj fabrycznie jest zamontowany wentylator 140 mm, czarne przepusty na węże oraz białe śledzie. Mamy 7 standardowych śledzi białych i jeden umieszczony prostopadle, na przykład na regulator obrotu wentylatora. Zasilacz oczywiście montowany jest tutaj na dole. W obrębie panelu roboczego, czyli najczęściej zdejmowanego przez użytkowników, mamy miejsce na wentylator 180 bądź 140 mm. Drugi boczny panel obudowy Fractal Design Archimedy Tower jest pełny, jednolity. Akcesoria dodatkowe do obudowy Fractal Design Archimedy Tower znajdziemy w takim stylowym małym pudełeczku, a wśród akcesoriów samych mamy między innymi tak. Adapter 5,25-3,5 cala, opaski zaciskowe, regulator obrotów wentylatorów, taki sam jak w przypadku modelu Core 3000 na 3 wentylatory i oczywiście zestaw niezbędnych śrubek, dystansów. Co ciekawe, mamy też tutaj taki specjalny, przecież robiłem to rybeczkę specjalnie w tym celu, mamy tutaj taki specjalny wkrętak. W sumie dość ciekawe akcesoria. Jeśli chodzi o miejsce na karty graficzne, domyślnie mamy tutaj około 30,5 cm, niespełna 31 cm, więc będą tutaj naprawdę długie karty graficzne. Oczywiście po zamontowaniu górnej części na dyski przestrzeń na kartę graficzną nam się zdecydowanie zwiększy. W tym momencie na karty graficzne mamy około 45 cm. Chyba wystarczy dla każdego. Co ciekawe, kieszeń na dyski możemy zamontować również w taki sposób, aby dyski były zamontowane równolegle. Naturalnie w takiej pozycji tracimy troszkę miejsca na karty graficzne. W tym przypadku mamy na kartę graficzną około 28 cm.
Niezbyt dużo, ale wystarczająco do typowych kart graficznych. Dlatego też zalecam raczej fabryczne zamontowanie tej kieszeni na dysk, jeżeli mieć optymalną ilość miejsca na karty graficzne. Na dole obudowy Fractal Design Arc Mini Tower producent zdecydował się umieścić jeden filtr przeciwkurzowy jednolity. Zasłania oba otwory na wentylator, jeden pod zasilaczem, jeden opcjonalny. A prezentuje się on, sam filtr, mniej więcej tak o. Gęsta siateczka. Oczywiście montaż i demontaż jest stosunkowo banalny i nie powinien sprawić problemów tak naprawdę nikomu. Na spodzie obudowy znajdziemy wspomniany filtr przeciwkurzowy, jednolity pełny zasłaniający dwa otwory na wentylatory oraz cztery solidne nóżki, znane tak naprawdę podobne do tych stosowanych w Define R3. Na schowanie kabli pod tacką na płytę główną we Fractal Design Arc Mini Tower mamy tutaj około 2,2–2,3 cm, więc wystarczająco dużo, żeby zmieścić tutaj wszystko, co trzeba. Jeśli chodzi o grubość blachy zastosowanej w budowie Fractal Design Arc Mini Tower, jest to około milimetra, aczkolwiek wiadomo, mogą się zdarzyć miejsca, gdzie na przykład będzie to 0,9 mm. Natomiast nie zmienia to faktu, że blacha jest naprawdę solidna. W celu zaprezentowania możliwości montażowych obudowy Fractal Design Arc Mini Tower prezentujemy tutaj przykładową platformę opartą na płycie główną z LGA 1155, karta graficzna HD6950, zasilacz Fractal Design Newton 1000W, na procesorze zamontowany przykładowy kuler CPU Silentium PC Fera H1224. Jeśli chodzi o ciekawe aspekty montażowe, warto zwrócić uwagę, że obyło się tutaj bez jakiegokolwiek przedłużenia dodatkowego zasilania, czy to 24 pin, czy to 8 pin. Warto też zwrócić uwagę na to, ile miejsca jeszcze fizycznie zostaje między wentylatorem a radiatorem na procesorze. Generalnie jest to naprawdę bardzo duża, bardzo przestronna obudowa. Jaka zatem jest obudowa Fractal Design Arc Mini Tower? Generalnie jest to na pewno obudowa bardzo solidna. Na potrzeby recenzji sprawdzaliśmy, mierzyliśmy blacha przynajmniej 0,86 mm. Sprawdzaliśmy, ile jest miejsca pod tacką na płytę główną. Ponad 2 cm wystarcza dla każdego. Ma mnóstwo miejsca na kartę graficzną, ma opcjonalne dużo miejsca na chłodnicę na górze. Ma tutaj generalnie 3 wentylatory w zestawie. Więc w tej cenie tak naprawdę jest to naprawdę porządna, solidna obudowa do wentylowania i wodowania przede wszystkim. Jeśli chodzi o jej wadę, to tak naprawdę może być na opartego wada związana z górną częścią, z topem obudowy, ponieważ top jest elastyczny, ale z kolei rekompensuje on to w ten sposób, że jest tam całe mnóstwo opcji wentylacyjnych. No, można tam zmieścić mnóstwo wentylatorów, a dzięki temu bardzo łatwo jest zaaranżować chłodzenie wodne. Wydaje mi się, że jak na obudowę za 350-360 zł jest to naprawdę produkt warty uwagi, co najmniej.